To był maj, pachniała Saska Kępa szalonym, zielonym bzem. Spokojnie, nie będę śpiewał. Uważam, że wystarczająco dobrze zrobiła to Maryla Rodowicz w piosence, do której słowa napisała jedna z najwybitniejszych mieszkanek Kępy, Agnieszka Osiecka. Co roku, idąc za słowami Małgości, sprawdzaliśmy na naszych wycieczkach, jak rzeczywiście pachniała ta piękna część Warszawy. I choć dziś wspólny spacer nie jest jeszcze możliwy, to ja sam byłem i sprawdziłem. Saska Kępa pachnie w maju wspaniale. Jeszcze będą okazje, by wspólnie się o tym przekonać, a teraz cóż: pozostaje nam podróż wirtualna. Nazywam się Marcin Strachota, jestem przewodnikiem z biura Skarby Warszawy i zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego podcastu. Saska Kępa od zawsze jest wyspą. Spokojnie, proszę mnie jeszcze nie linczować. Oczywiście nie jest nią dziś dosłownie, bo po wielu wiekach lawirowania pomiędzy lewym a prawym brzegiem Wisły ostatecznie przykleiła się do tego drugiego i obecnie administracyjnie należy do Pragi Południe. Saska pozostała za to wyspą mentalnie. Jej architektura i urbanistyka, mieszkańcy i rytm ich życia tak bardzo różnią się od, od otaczającego ją Kamionka, Grochowa czy Gocławia, że do dziś po zjeździe z ronda Waszyngtona na francuską, po przekroczeniu tej bramy prowadzącej na Kempę, czujemy się trochę jak w innym mieście czy nawet świecie. Dla wielu to miejsce jest zresztą pępkiem ich świata, co wydaje się tym bardziej zasadne, że w 2019 roku geodezyjny środek miasta wyznaczono właśnie tu, przy wyślanym brzegu na wysokości ulicy Zwycięzców. Ale wróćmy do czasów, kiedy Saska Kępa rzeczywiście była kępą, czyli rzeczną wyspą, jak i wiele na wiśle. W okresie średniowiecza, co wydaje się być zaskakujące, bliżej temu kawałkowi gruntu było do lewego brzegu rzeki, była częścią wsi, a później jurydyki Solet. Stąd ówczesna nazwa, Kępa Solecka. Były i inne miana, oczywiście Kępa Wiślana, ale także i Kawcza, ze względu na gniazdujące tam ptaki. W XVII wieku Kępa stała się holenderską, bo właśnie z tego kraju przybyli osadnicy, którzy jako pierwsi mieli osiedlić się tu na stałe. Nie zagrzali jednak miejsca na wyspie zbyt długo. Kapryśna rzeka i wojny przetaczające się wówczas przez okolice skutecznie odstraszyły tę grupę, słynącą z tego, że była w stanie dostosować się do, nawet do bardzo wymagających warunków. Zdewastowany przez obce i tutejsze armię teren odzyskał blask w czasach panowania sasów na polskim tronie. August III stał się właścicielem i wielkim fanem kępy. Na obszarze dzisiejszego parku Skarżowskiego wybudował Pałacyk Myśliwski, a malownicza okolica stała się miejscem zabaw i uczt przez niego organizowanych. O ich częstotliwości i rozmachu najlepiej świadczy znane do dziś powiedzenie: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Monarcha nie przysłużył się więc krajowi, przysłużył się za to popularyzacji wyspy. Stąd od połowy XVIII wieku znamy ją pod dzisiejszym mianem Saskiej kępy. Moda na wyprawy łodziami na ten skrawek ziemi nie skończyła się wraz z upadkiem Rzeczpospolitej. Ba. W XIX wieku pikniki na saskiej kępie stały się jednym z modniejszych sposobów spędzania wolnych dni wśród Warszawiaków. Powstawały niezliczone karczmy i letniska, a klientela była do tego stopnia zabawowa, że w pewnym okresie przylgnęła do okolicy niezbyt przychylna łatka miejsca licznych pijatyk, libacji i szemranych spotkań damsko-męskich. O tamtym okresie pisał w jednej ze swoich nowel nawet sam Bolesław Prus, wnikliwy obserwator XIX-wiecznej Warszawy. Wielkie zmiany i Saską Kępę, jaką znamy, przyniósł wiek XX. W jego początkach była już pełnoprawną częścią terenów leżących na prawym brzegu rzeki, a o dawnych czasach przypominają do dziś wiślane relikty, takie jak Jeziorko Kamionkowskie czy również Gocławskie, które chociaż jest tworem sztucznym, to znajduje się w miejscu dawnego Starorzecza. Ich umiejscowienie na mapie w pewien sposób pokazuje nam zarys saskiej kępy z czasów, kiedy w istocie była wyspą. Okolica przyspawała się więc do praskiego brzegu, a połączenie z brzegiem lewym zapewnić miało budowany most Poniatowskiego w czasach carskich nazywanym Mikołajewskim lub trzecim. Po wyjściu Rosjan z Warszawy w 1916 roku pruska administracja zezwoliła na poszerzenie granic Warszawy i wtedy właśnie oficjalnie przyłączono do miasta m.in. obszar Saskiej Kępy. Po odzyskaniu niepodległości tereny te, podobnie jak Żoliborz, stały się niezwykle atrakcyjne, choć do tej pory w zasadzie niezabudowane, znajdowały się bowiem niezwykle blisko centrum miasta. Bardzo szybko najpierw położony na północy obszar Żoliborza, a chwilę później i prawobrzeżna Kępa, wypełniły się dworkową i willową zabudową, obecną i tak charakterystyczną dla ich krajobrazu do dziś. W modnych, malowniczo położonych wśród zieleni domach zaczęli osiedlać przedstawiciele inteligencji, wolnych zawodów i artystów, spragnieni życia w mieście ogrodzie, który przecięty był ulicą francuską reprezentacyjną aleją i kręgosłupem tej okolicy. Już przed wojną Saska była zatem niezwykle modna. Tę osielankę przerwał wybuch II wojny światowej. Większość warszawskich dzielnic ucierpiała w największym stopniu w powstaniu warszawskim i po jego upadku. Tu było jednak inaczej. Okres najpoważniejszych zniszczeń przypadł na wrześniowe walki w 1939 roku. Most poniatowskiego stanowił bowiem prostą drogę do centrum Warszawy. Ze strategicznego punktu widzenia jego obrona była więc bardzo ważnym zadaniem. Polscy żołnierze walczyli bohatersko na saskokępskich ulicach, a pamiątką po ich heroizmie jest tablica przypominająca o barykadzie, jaka znajdowała się przy skrzyżowaniu francuskiej i zwycięzców oraz dziury po kulach, które zostały wokół niej zachowane. W roku 1944 bezpośrednie walki ominęły te okolice. Po wejściu na Pragę Sowietów Niemcy prowadzili wprawdzie ostrzał artyleryjski, ale zniszczenia w zestawieniu z dzielnicami lewobrzeżnymi były tutaj dość niewielkie. Dość powiedzieć, że po wojnie uznawano Saską Kępę za najlepiej zachowaną część miasta i w związku ze stosunkowo małym nakładem środków potrzebnych do całkowitego przywrócenia jej blasku, inwestycje na tym terenie uważano za jedne z priorytetowych. Pamiątką po tych czasach są tabliczki gmerki z hasłem Odbudowa Warszawy, widoczne do dziś przy pełnej wspaniałych przedwojennych willi ulicy Katowickiej, słynna płaskorzeźba plon Janusza Jarnuszkiewicza oraz fakt, że właśnie tam przez pewien czas swoją siedzibę miało biuro odbudowy stolicy. Z jednej strony dbano więc o okolice, a z drugiej władzy ludowej nie podobała się przedwojenna, burżuazyjna historia dzielnicy. Postanowiono więc rozbić dawny klimat, dokwaterowując do ocalałych budynków nowych lokatorów. Dodatkowo w południowej części Saskiej Kępy, w rejonach dzisiejszej trasy łazienkowskiej, w późniejszym okresie rozpoczęto budowę dużych blokowisk, które stały w oczywistej sprzeczności z dotychczasową zabudową okolicy. Do tego stopnia, że rdzenni Kępnianie okolice Lizbońskiej, Ateńskiej czy Międzynarodowej zaczęli nazywać Hamowem, Określenie o to obecnie kojarzymy z zapiskami Mirona Białoszewskiego, który tak zatytułował swój dziennik z czasów, gdy mieszkał przy Lizbońskiej 2. Dziś serce Saskiej Kępy, tak jak przed wojną, bije pomiędzy Rontem Waszyngtona a ulicą Zwycięzców, które połączyła legendarna już Francuska. Jak dawniej, tak i dziś pełna restauracji i knajp, małych sklepików i niezwykłego ducha, które niczym magnes przyciąga tu niezwykłe osobowości. Bo tajemnicą sukcesu tego miejsca jest chyba połączenie świetnego położenia, wspaniałej urbanistyki i architektury z odpowiednimi ludźmi, którzy tu zamieszkali. To oni stworzyli i tworzą ten klimat do dziś. Wspomniałem już o Agnieszce Osieckiej, której pomnik przedstawiający poetkę siedzącą przy stoliku możemy spotkać, a jakże przy ulicy Francuskiej była ona związana z tą okolicą przez całe życie mieszkając przy Dąbrowieckiej. Wśród innych artystów znajdziemy malarza Jana Cybisa, rzeźbiarza Józefa Gosławskiego i jego żonę Wandę, którzy mieszkali przy ulicy Nobla, gdzie swoją przystań znaleźli również inni architekci, ceramicy, rzeźbiarze oraz artyści tworzący w szkle. Nie można nie wspomnieć też o Stanisławie Sikorze, autorze kilku pomników znajdujących się w okolicy, w pracowni którego gościł sam Pablo Picasso. Zaraz po wojnie, jeszcze jako dziecko, zamieszkał tu zmarły niedawno aktor Jan Kobuszewski. Co ciekawe, jego rodzina należała do grupy blisko 20 nowych lokatorów, którzy zasiedlili przedwojenną willę, którą wybudował dla siebie architekt Lucian Korngold. To nie jedyny wielki twórca, który na Saskiej wznosił swoje dzieła. Działali tu Szanajca i Lachert, który zresztą zamieszkał przy katowickiej wśród awangardowych, modernistycznych willi. Projektował tu Bogdan Pniewski, Stanisław Barylski, a w stylu dworkowym, zupełnie odmiennym od modernizmu, całą kolonię dla Jana Łaskiego przygotował Włodzimierz Gala. Dziękuję za wysłuchanie historii o jednym z najpiękniejszych fragmentów stolicy. Życzę wszystkim zdrowia, do usłyszenia w przyszłą środę i do zobaczenia na wspólnych spacerach po Warszawie. Oby jak najszybciej.